Oczywiście, że nikt nie lubi gdybani, ale Polacy powinni znać, wiedzieć o hipotetycznych rzeczach, żeby stosunki były inne z narodami, z którymi Polska buduje europejską przyszłość. Kres, gdyby nie były ukraińskimi, gdyby na ukraińskich etnicznych ziemiach Lubelszczyzna, Chełmszczyzna, Przemyśl, Bieszczady nie żyli, nie mieszkali tam Ukraińcy, nawet po wypędzeniach, brutalnych wypędzeniach, krwawych palenie przez Polaków, bandyckie, bandziorskie wypędzenia przeciw umowy autonomii dla etnicznych mniejszości Ukraińców, którzy tam zamieszkali. Gdyby Ukraińcy wzięli i przez ten horror strachu przestraszyli się i odszedli z tych ziem, to w 1939 roku Polacy handy hoch, wyżej, rączki, tak, do słońca, od serca do słońca, tak, wyżej, do nieba, lub ruki wierch, tak, i poszli tam, jedne do obozów niemieckich, a drudzy do Syberii, poszli, tak, naprzód. To by, gdyby tam nie było UPA, ukraińskiej powstańskiej armii, nie było OUN, zbrojnego oporu na tych terenach, którzy bronili ukraińską ludność, tak i właśnie UPA, zbrojny opór, był na tyle, że 500 000 wojsk NKWD ściągnęła czerwona komunistyczna władza Kremla na te tereny ukraińskie, na kresach wschodnich. Oczywiście, że i na terenach ukraińskich, teraźniejszych, mieszkało bardzo wiele Polaków. Gdzieś większość, gdzieś mniejszość, wiele mieszkało. Ale chodzi o zbrojnym oporze, o zbrojnej walkę, które podjęli w swoje czasy na swoich terenach AK, na innych terenach UPA, czym nie dozwoliła, kiedy odszedła w 1939 roku wojska polskie po chałupom, żeby tam te tereny były zasiedlone z głębia Rosji, Rosjanami, bo tam by już nie było Ukraińców, nie było upowców, a byłyby jedni Polacy, którzy pojechaliby do Syberii na ich miejsce, przyjechaliby z Rosji, z głębi Rosji. Pierwszy raz tutaj przyjechał, kurde, co to się robi? To jakieś tam zza Urala przyjechali tutaj na kresy, patrzą, już zachód tutaj, kurde, pięknie. A tam oprócz wody i roli nic więcej nie było. I tam już by nie było ani Polski, ani Ukrainy. Byłoby tam Przednistrowie. Tam by była po prostu już etniczna, rosyjska, moskiewska, kremlowska terytoria. Terytorium, tereny, bo Kreml ogłosił siebie Rusią, zabrał, zunicestwił Kijów, Kijowską Ruś, zabrał na siebie, przeciągnął nazwę i tak samo zabrałby te tereny. Bo tam Danilo Galicki od Kijowskiej Rusi zbudował ten Lwów i on by należał teraz nie Kijowu zniszczonemu, a Moskwie. I nie Polakom, i nie Ukraińcom. I miałaby teraz Polska sąsiada w Przemyślu, w Lubelszczyźnie, na Bieszczadach i tak reszta sąsiedzi Rosjan etnicznych. I chodziliby tam teraz Polacy tak też, handy hoch, i poszli, tak. Prawa, lewa, gdzie tutaj popracować na Rusyka można? Tak, Rusek siedzi, no jak na Syberii, tak samo też pracowaliby. A może i po dzień dzisiejszy Polacy na Rusków, na tych kremlowskich Rusków, którzy zagarnęli sobie i nazwę Rosja, Ruś, Rusie Kijowskie. Tam, gdzie tego Kremla jeszcze nie istniało,
kiedy już Ruś Kijowska już była rozwiniętym państwem,